W Grudziądzu zmierzyły się dwa zespoły wymieniane przed sezonem w gronie kandydatów do awansu, Olimpia i GKS Bełchatów. Przed tym meczem Olimpia na miejscu szóstym z 7 punktami, GKS Bełchatów miał 10 punktów i zajmował pozycję wicelidera. Bardzo długo wydawało się, że to spotkanie zakończy się bezbramkowym remisem, ale to co najważniejsze wydarzyło się w 90. minucie. To akcja Spadkowicza z ekstraklasy, dobre prostopadłe podanie do Michała Maka, ten faulowany przez Bartosza Fabiniaka i sędzia Paweł Dreszel nie miał wyjścia. Czerwona kartka dla bramkarza Olimpii i rzut wolny dla Bełchatowian. Do bramki Olimpii musiał wejść zawodnik z pola, Dariusz Gawęcki, bo zmiany były już wykorzystane, a Michał Mak znakomicie przymierzył i dał Bełchatowianom prowadzenie. Kontuzjowany jest podstawowy bramkarz Olimpii Michał Wróbel. Teraz czerwona kartka dla Bartosza Fabiniaka. To znaczy, że w następnym meczu w bramce Olimpii pewnie stanie Daniel Osiecki, który ostatni raz grał w meczu z GKS-em Tychy w poprzednim sezonie i przepuścił 3 gole. A w doliczonym czasie gry jeszcze raz pokazał się z dobrej strony Michał Mak. Jego trzeci gol w tym sezonie. GKS Bełchatów wygrywa 2-0, a zarazem obejmuje pozycję lidera pierwszej ligi. To był mecz wyrównany i na pewno przeciwnik z przebiegu gry można powiedzieć, że na porażkę nie zasłużył. Także taka jest piłka, my zdobyliśmy te 3 punkty. Przeprowadzimy analizę, obejrzymy ten mecz na wideo, bo czasami to co ja teraz wiem, to nie ma nic wspólnego z tym, jak to faktycznie wyglądało rzeczywiście na boisku.